Cześć, nazywam się Marcin Szafrański i chciałbym zacząć od odpowiedzi na pytanie, które pojawia się bardzo często. Wybieracie się na narty i teraz tak, jadąc na narty potrzebujecie sprzęt, potrzebujecie narty i buty. I pytanie, czy to kupić, czy wypożyczyć? Jeśli chodzi o narty, sprawa jest policzalna. Jeśli jeździcie mało, to można wypożyczyć dobre narty pod stokiem i zdecydowanie do tego namawiam. Natomiast druga rzecz to buty i te buty zdecydowanie chcemy mieć swoje. To jest kwestia higieny, dopasowania i to jest zakup jeden na kilka następnych lat. Jest kilka rzeczy, o których chciałbym opowiedzieć, bo wielu z Was na pewno nie zdaje sobie sprawy, jak wiele rzeczy składa się na dobranie odpowiedniego rodzaju buta. Jeśli nie masz doświadczenia w butach narciarskich, oczywiście oddaj się w ręce naszego przeszkolonego personelu, ale chciałbym opowiedzieć o kilku rzeczach, o których może nie masz pojęcia. Przy dobieraniu butów oczywiście kierujemy się rozmiarem. Nie wolno brać butów w rozmiar większy, dlatego że ten but po prostu się ubija. On potem stanie się troszeczkę o pół do numeru się powiększy w środku. Ten but wewnętrzny się powiększy. Bardzo istotną rzeczą, żeby dobierając buta zwrócić uwagę, czy ten but ma możliwość personalizacji buta wewnętrznego bądź skorupy. Zapytajcie sprzedawcę, czy są takie możliwości. No i dobieramy. Dobieramy rozmiar i dobieramy szerokość buta. To wszystko jest na zawsze napisane albo na bucie, albo na pudełku. Zanim oczywiście się za to zabierzemy, no to skorzystajmy ze skanera bądź miarki, a to wszystko jest dostępne u nas w sklepie. Mamy podział na buty damskie i męskie. Czym one się różnią? Damskie buty mają niższą cholewkę, inaczej ukształtowaną w obrębie łydki. Mamy podział na buty dla początkujących, te miększe, na buty dla bardziej zaawansowanych All Mountain i oczywiście jest grupa Race, ale ci, którzy idą po buty Race do sklepu, to wiedzą już dokładnie, czego chcą. Jedynym takim w miarę czynnikiem, który spina buty wszystkich producentów jest tak zwany Flex Index. Flex Index to jest twardość buta, czyli twardość, którą potrzeba, żeby ugiąć tego buta, żeby przekazywać energię na narty. Czyli flex zaczyna się mniej więcej od 50-70, to są buty dla początkujących. Od 80 do 100 to są buty dla narciarzy poszukujących komfortu. Powyżej 100 to są buty ciasne dla tych, którzy chcą jeździć szybko, mocno, sportowo. Jedna jest rzecz, im niższy flex, tym buty są szersze, wygodniejsze i ten but wewnętrzny jest bardziej miękki. Im wyższy flex, tym skorupa jest bliżej od stopy. Dlaczego? O co chodzi w ogóle z butami narciarskimi? Popatrzcie na przykładzie tego przeciętego buta. To jest mniej więcej rozmiar 26 stopy i to jest but 26. Tu jest bardzo dużo miejsca w środku. Im but jest bardziej zaawansowany, bardziej sportowy, tym ta skorupa jest bliżej od kości. Proste. Co nas utrzymuje w pionie? Utrzymuje nas kości, a mięśnie nas napędzają. Poprzez kości jesteśmy w stanie przekazać energię na narty, czyli sterować nartami. Im skorupy są bliżej od skorupa jest bliżej kości, tym to przekazywanie energii jest lepsze i ten but jest bardziej precyzyjny. A więc z jednej strony mamy buty wygodne, gdzie jest bardzo dużo miejsca dookoła stopy, a z drugiej strony mamy buty sportowe, gdzie ten przekaz energii jest bardzo precyzyjny. Pierwszą rzeczą, którą należy, moim zdaniem, która musi być, to jest wymiana wkładki oryginalnej, tej filcowej pod stopą, na wkładkę profilowaną, która zwiększy powierzchnię kontaktu stopy z spodem buta, a to da nam lepszy podpór centymetrów kwadratowych, na których opiera się stopa, czyli komfort, ale też precyzję przekazywania, sterowania butem. Wkładki albo gotowe, albo można te wkładki customizować już według potrzeb. To wszystko oddajcie się w ręce sprzedawcy, on będzie wiedział, o co chodzi. Do tego wygrzewamy but wewnętrzny lub wygrzewamy cały but razem ze skorupą po to, żeby dopasować kształt buta do kształtu stopy, no bo rzadko się zdarza coś takiego, żebyśmy wsadzili nogę do buta i on pasuje. To z mojego doświadczenia, a wierzcie mi, już z tymi butami mam do czynienia ponad 20 lat, jeden na 100 będzie mógł wsadzić nogę do buta i być zadowolony. Personalizacja to jest coś, co jest dostępne już powszechnie i korzystajcie z tego. Sprawdźcie szeroki wybór butów na sportano.pl. Tam znajdziecie but dla każdego albo oddajcie się w ręce naszych specjalistów. To wszystko w sklepie stacjonarnym w Warszawie. Zapraszam. Więcej o samych modelach w następnym odcinku.